Pan z wami, słowa Ewangelii, według świętego Łukasza, Bóg posłał Anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret. Do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, Anioł rzekł: Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron Jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła, jakże się to stanie, skoro nie znam męża. Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu, ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej Anioł. Oto słowo Pani. Ta ewangelia, którą przed chwilą wysłuchaliśmy, właśnie z ewangelii według Świętego Łukasza, powtarza się w różnych uroczystościach, wspomnieniach Kościoła bardzo często. Jest zapewne ewangelią, która, można tak powiedzieć, wiedzie prym, jest pewnego rodzaju fundamentem różnych wydarzeń ewangelicznych bo jest zapowiedzią narodzenia samego Mesjasza, Jezusa Chrystusa. I dzisiaj, kiedy po raz kolejny przeżywamy zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, moment, w którym Bóg posyła anioła Gabriela do dziewicy, do Maryi i zapowiada, co wydarzy się w jej życiu, i że została wybrana na matkę Jezusa Chrystusa, Bożego Syna. To możemy powiedzieć, że rozpoczyna się jakby nowy etap, najważniejszy etap historii zbawienia, że Maryja przyjmuje tą wolę Bożą i te słowa, chociaż ich nie rozumie. Chociaż może się lękać, chociaż może się obawiać, bo nie rozumie, jak dokona tego Pan Bóg, skoro po ludzku narodzi się Jezus Chrystus z Ducha Świętego, a więc za sprawą mocy Pana Boga, za sprawą nadnaturalną, nadprzyrodzoną. Ewangelia ta może wydawać się słowem pełnym tajemnic, ale wierzymy w to, że dla Boga i tak jak zresztą te słowa Ewangelii to przytaczają: Dla Boga nie ma nic niemożliwego, dla Boga wszystko jest możliwe. Dlatego Bóg poprzez te słowa przypomina każdemu z nas, że działa w sobie wiadomy sposób, że jest Bogiem cudów, bo poczęcie Jezusa Chrystusa. Za sprawą ducha świętego było cudem, niewytłumaczalnym z punktu widzenia ludzkiej nauki czy po prostu po ludzku. Dlatego prośmy Matkę Najświętszą, aby uczyła nas również przyjmowania woli Pana, mówienia Panu Bogu swojego tak, rozeznawania woli Pana Boga, jaka jest wola Boga względem nas względem każdego człowieka. I abyśmy, tak jak ona powiedziała, wyśpiewała swoje magnifikat, również i my wyśpiewywali Bogu swoje magnifikat.